Lata 70. w Nowej Hucie to nie tylko okres budowania nowych osiedli, ale także upiększania ich pomnikami, rzeźbami plenerowymi. W tym okresie zamieszkiwali tutaj, dostawali mieszkania i swoje pracownie różni artyści plastycy, którzy w Nowej Hucie tworzyli. Byli to niejednokrotnie znakomici artyści uznani na całym świecie, tak jak Marian Kruczek. Zobaczyliśmy, co zostało z jedynej plenerowej rzeźby Mariana Kruczka w Nowej Hucie, która znajduje się na osiedlu Tysiąclecia. Jest to przestrzeń zdobyta z roku 1974, zdewastowana niestety i wymagająca pilnej renowacji. W tym celu zwróciliśmy się o współpracę i o pomoc, między innymi do Rady Dzielnicy 15, pana Marka Hornauera, przewodniczącego, który z wielkim zrozumieniem odniósł się do tego problemu i muszę powiedzieć, że nadał sprawie bieg. Widzimy dużą potrzebę zajęcia się tym tematem i mamy nadzieję, że prezydent miasta Krakowa, pan Jacek Majchrowski, wesprze nas w tych działaniach. My ze swej strony staramy się zrobić pełną dokumentację. Na razie mamy dokumentację fotograficzną. Wiemy o pomnikach właśnie Mariana Kruczka i Antoniego Hajdeckiego. Byli znanymi postaciami, profesorami ASP. Są też pomniki, co do których nie wiadomo, kto je wykonał, jakie mają nazwy. I tutaj właśnie zwracamy się z gorącą prośbą, z apelem do mieszkańców, jeżeli mogliby nam pomóc w zidentyfikowaniu tych rzeźb plenerowych, które zdobią lub szpecą z racji swojego zniszczenia. Jeżeli są Państwo w posiadaniu informacji, kto wykonał te rzeźby, dokładnie kiedy one powstały, to każda taka informacja będzie dla nas bardzo cenna. Proszę Państwa, to nie pomyłka. Jesteśmy w zabytkowym budynku. Mówiąc w Krakowie, że jesteśmy w budynku zabytkowym i patrząc to, co tutaj jest dookoła, to trochę jest takie ryzykowne, ale rzeczywiście ten budynek ma już 50 lat, jest zaliczony do budynków zabytkowych. Powstał, budowa rozpoczęła się w 1954 roku. Otwarcie tego budynku nastąpiło w roku 1955, 3 grudnia. Odbyła się to uroczysta premiera, pierwsza premiera Teatru Ludowego. Byli to krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego. I od tego momentu liczy się żywot tego teatru. Ten teatr bardzo szybko wystartował do czegoś, co stało się rzeczywiście wydarzeniem Nowej Huty, później Krakowa, potem zaczął mieć zasięg ogólnopolski i już w drugim roku działalności wyjechał z występami również za granicę. Budynek, który powstał, nie wszyscy o tym wiedzą,
miał być budynkiem sceny kameralnej. Scena główna, Teatr Wielki, miał powstać na Placu Centralnym. Plany były ogromne. Ten Teatr Wielki miał liczyć 1200 miejsc, no i na szczęście nie powstał. Nie wiem, kto by teraz te miejsca zapełnił. Był to chyba moment niepowtarzalny w historii chyba w ogóle powojennego teatru w Polsce. Nowe miejsce, nowe miasto, zupełnie nowa społeczność, zupełnie nowy zespół. Po prostu powiedziano nam, macie tutaj miejsce, macie pewne środki finansowe, macie mieszkania, a teraz róbcie, co sądzicie, że jest słuszne. A więc czym zdobyć publiczność? Otóż założeniem naszym było to, że powinniśmy właśnie korzystając z tego, że nasza publiczność jest niejako białą kartą, to znaczy, że właściwie ona przyjmie taki teatr, jaki my zaproponujemy. Teatr artystycznie awangardowy, no nawet trudny artystycznie, byleby był atrakcyjny w treściach, które proponujemy.